Hej, tutaj Karola. Chciałam Wam dzisiaj pokazać taki projekt, który był stworzony na grupę facebookową. I to są pojemniki na, jakby zrobione małe pojemniki na mleko w tak jakby takim pudełku. Zupełnie mi wyszło z głowy, jak nazwać to. Taki, wiecie, ala koszyk, ale stojak? Nie powiem. Chyba tak, stojak na kartoniki po mleku. Na mleko. Jakby ideą całą tego projektu miało być po prostu włożenie do tych kartoników też czegoś tam, jakichś drobiazgów. To nie miało być jakieś wielkie, drogie prezenty. Mogły to być jakieś tam, nie wiem, kwiatki ręcznie zrobione, jakieś skrapki. Może wstążki, może słodycze, może jakiś kosmetyk, co tam kto chce włożyć. Można było też wysłać puste, ale większość osób się umawiało, że jednak coś tam, jakiś dodatek dam. Co tam jeszcze chciałam powiedzieć? To taki, wiecie, no, taka jakby forma, inna forma zapakowania prezentu, tak? A tutaj człowiek może po prostu sobie poćwiczyć, porobić zupełnie coś nowego, bo ja owszem robiłam kartoniki na mleko, robiłam też trochę większe, wyższe, ale to było takie, wiecie, też właśnie w formie jakiegoś tam prezentu, żeby coś tam powkładać. Ogólnie myślę, żeby zrobić taką jakby może cykl właśnie filmików z tych wszystkich moich wymianek, bo ja w tym roku po prostu postanowiłam zużyć wszystkie swoje papiery i po prostu to w sumie mi pomoże, takie udział w takich różnych wymiankach tutaj w Anglii, bo po prostu te papiery będą, szybciej je wykorzystam, tak, bo dużo nowych wychodzi, ciekawych, a po prostu nie kupuję, bo mam naprawdę od zatrzęsienia i chciałabym to wszystko pokończyć, a po drugie popróbować formy, których na przykład albo w ogóle nie robiłam, albo bardzo, bardzo rzadko robię. I to są różne wymianki, więc zobaczycie różne, po prostu różne produkty, różne wymianki, bo czasami to są wymianki typu, teraz właśnie biorę udział w takiej wymiance, że jak ma się bajzel na biurku, bałagan, to albo jak się nie ma, ale na przykład się ma gdzieś tam pod spodem, to się te skrapki, resztki wszystkiego wrzuca na biurko i próbujesz z tego zrobić, jakby wykorzystać je, tak? Tak więc ja zaczęłam już robić niektóre, zaczęłam zdobywać koperty, bo dużo mi się tutaj walało ścinków i aż wysyłam, biorę udział w następnej wymiance, gdzie się wysyła ATC, ale ja ogólnie ATC i tak wysyłam, często się wymieniałam z koleżankami na Facebooku, tak więc po prostu stwierdziłam, że zrecyklinguję ich koperty i ozdabiałam je właśnie tymi kawałeczkami i będę mogła je spokojnie wysłać z powrotem do nich. Tak więc to tak dla informacji. Przyszła do mnie paczka. Brałam udział i w wymiance i teraz niestety nie przygotowałam się, nie podam Wam imienia koleżanki, najwyżej potem sobie jakby dopiszę do tego filmiku, chyba że będę nagrywała w wersji angielskiej, no to po prostu tam już wymienię, bo to tak nie jest Polka. I ja dzisiaj tylko, wiecie co, otworzyłam, przycięłam tu w taśmy, żeby nie tracić czasu. Więc pokażę Wam, jaki ten zestaw kartoników dostałam od niej. Wydawało mi się, że przycięłam, ale w sumie bardzo lekkie to jest, bo tak jak mówiłam, to taka wymianka. To są fajne takie wymianki, bo już ustalone, nie ma żadnych niespodzianek, wiecie, dodatkowych rzeczy, bo człowiek się potem czuje dziwnie, jak na przykład była umowa, że nie ma, nie dorzucamy nic, a nagle się coś znalazło. I widzicie, tutaj jest wersja mojej tak jakby partnerki w wymianie i ona zrobiła w ten sposób taki stojak. Tak więc to całkiem nawet fajny, wiecie co, pomysł taki właśnie, żeby jak komuś jakieś drobiazgi dać, jakieś prezenty, to całkiem fajny ten. Dobra, pokażę Wam, co jest w środku, bardzo fajne, kolorystycznie wszystko do siebie pasuje. Mamy motylki i różne tam pierdółki. Też jest opcja właśnie, można użyć spinacza do takiego małego, żeby trzymało to.
To są, niedługo będzie filmik pokazany z mojego projektu, jak i z moich tych kartoników, jakie zrobiłam dla niej, więc zobaczycie, jak to jest zrobione. Podejrzewam, że wiecie, bo wiem, że sporo już Polek robiło, dziewczyn robiło już w Polsce na kanałach, tak więc nie muszę, wiecie, no, większa część osób wie o tym. Ok, tu mam rozetki różne, ja je wysypię, super, bo to zawsze się przydaje. Dużo dziewczyna na grupie ATC właśnie bardzo robi taki wysoki dosyć TT, więc też często używają. Bardzo fajne. Na pewno mi się przydadzą. Przydadzą mi się na pewno kolejnych projektów. Może nie do ATC, ale może akurat gdzieś do czegoś mi się przyda, czy do ozdobienia jakiegoś innego, wiecie, innej wymianki. Ten, bardzo fajne. Tak więc włożę je z powrotem. Dosyć gruby papier. Wydaje mi się, że on też może nie jest. Myślałam, że może sklejała dwa. Bo niektóre są takie ciężkie, niektóre są takie dosyć mocno grubaśne. Ok, to jest jeden kartonik. Przepraszam Was za paznokcie, ale nie zdążyłam zmyć, a prawda jest taka, że jak jest świeży, to mam od razu, jadę po kartonie, po białym kartonie widać ślady, a tak jak już jest taki, wiecie, czerstwy, to nie ma, więc stwierdziłam, że nie będę malować, a jednak jak ktoś tutaj przychodzi, to nie przychodzi oglądać moich paznokci, tylko to, co zrobiłam, albo coś, co mam do pokazania. Tak więc dostałam piękne różyczki. Sporo ich jest. Ciekawa jestem, czy sama robiła je. Podejrzewam, że tak, ale bardzo fajne, skrapne. A one są takie jakby grubszy ten foamira, tak? Czy jakoś tam. Nie znam się. Bo nie robię kwiatów. Jak kwiaty mam, to mam od Reni, albo od Jowity, albo od Marty, albo od Julki. Tak, więc to jest coś, co jeszcze się do tego nie przekonałam. Bardzo fajne. Na pewno do czegoś zużyję. Takie czerwone. Tak więc spoko, super. Ja też dla niej kwiatki dałam. Właśnie dałam dla niej kilka kwiatków od Jowity i kilka kwiatków od Reni, żeby zobaczyła, jakie piękne kwiaty robią dziewczyny. Bo robią śliczne. Więc jest taki. Fajny, bardzo fajny pomysł. Zastanawiam się, co zrobię, gdzie ja je będę trzymała. Może ten stojak mniej będzie, nie wiem, stojak raczej nie, ale te kartoniki sobie zostawię, no mogę w półce trzymać coś. O, słuchajcie, dostałam washi tapes. Washi tapes. Nawet nie wiem, czy to mi się jeszcze nagrywa. Pozwólcie, że luknę. Ok. Fajne, bo słuchajcie, są dziecięce. Oprócz tej, ta jest taka vintage z mapą, ale te są dziecięce, super. Więc jestem zadowolona. Nie wiem, czy są całe, czy się dzieliła, nieważne. Nawet jak się dzieliła, to mi to nie przeszkadza. Bo to się dzielimy tym, co mamy, prawda? Tak, więc jest super. Widzę, że ten, tutaj coś wkleiła chyba, albo coś nie, ten nie wyszło. Super. Podoba mi się bardzo. Fajne takie. Coś zawsze nowego. Coś ciekawego, coś nowego. Czekaj tam. Dobra. Następne wyciągnę wszystkie trzy. I pokazuję Wam, jak tutaj jest zrobione. Bo zobaczycie to na moim filmiku. Kokardki. To chyba jest taki wykrojnik do tych kokardek. Chyba, że robi po prostu pasek. Tak, to się robi na tej. Na We Are Memory Keepers można zrobić przecież, bo tam jest wycinanie też tych, jak się robi koperty. Chyba, że ma specjalny sprzęt na to. Bo też są. Rzepy dostałam. Ale super. Ale jakie większe, bo ja mam takie drobne, zaraz Wam pokażę, jak znajdę oczywiście. Ja mam takie malutkie. Patrzcie, jaka różnica, to przynajmniej się coś będzie trzymać porządnie. Super, bardzo jestem zadowolona. Tak więc, widzicie, podzieliła się ze mną swoimi skarbami.
Okej. Jeden. Teraz już jest w sumie chyba piąty. O, proszę. Następne kwiatki z różnych wykrojników. Ła, poleciało mi. Taka drobniczka, drobnica, tak? Ale coś zawsze można porobić. Te można już nawet do ATC użyć, bo one nie będą takie mocno wypukłe. Fajne, jakie drobniutkie. Pana klej używała, taki ten, chyba na gorąco patrzę, bo kropelki są, albo to taki klej cieknący. Różne są wykrojniki, zobaczcie. Ostatnio odbierałam paczkę i, a wcześniej rozlał mi się ten taki, coś typu a la Wing of Stella. I był złoty, miałam tutaj wszystko żółte i odbierałam paczkę. I to tak wygląda, jakbym, wiecie co, paliła papierosy. Niechlujnie bardzo, no ale już nie tłumaczyłam dla pana, bo to bez sensu nie było. Bo tak widziałam, że tak luknął na to, bo to takie było mocno, wiecie. Owszem, paliłam kiedyś, ale nie palę już o 12 lat, więc jest super. Widzicie, bardzo fajne. Niektóre ciekawe takie wykrojniki są. Fajne, fajne. Tutaj są różne, bo to są takie nalepki też. I tutaj mamy. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. To nie jest Fields, to jest. A może i Fields, tylko jakiś grubszy. Tak więc widzicie masę drobnych kwiatuszków. Super. Pewno się zużyją. Zużyją je z powrotem. I ostatni ten. To. Będzie, nie wiem. Zaraz się dowiemy. Fajna. Ja jestem zadowolona. Może nie czuć jakiegoś tam wielkiego entuzjazmu, ale dzisiaj taki dzień dosyć. Chyba, że ja już. Nie należy do jakichś tam perfekcyjnych, więc. Czekajcie. Patrz ta. Patrzcie i podziwiajcie. Dostałam, już Wielkanoc się niedługo zbliża. Dostałam wielkanocne rzeczy do dekoracji, króliczki i jajca. Będę wdzięczna, jak ktoś mi powie, co ja mogę z tego zrobić. Czy je po prostu pomalować, wbić tutaj w dupcie im te wykałaczki i wstawić do doniczki na przykład. Bo to jest styropian. Ja nie lubiłam, nie bawiłam się nigdy w to, więc czy to wystarczy, nie wiem, pogesować, potem pomalować, czy. No bo chyba raczej się nie będziemy bawić w dekupaż, no nie? Biorą, to dosyć nie ten. No nie wiem, jak ktoś ma jakiś pomysł, to poradźcie mi z chęcią, może coś skorzystam. Okej, dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wymiankę z kartonikami na mleko. Tak, więc widzicie. Stoi, trzyma się, nic nie pada. Bomba. Muszę jeszcze zrobić zdjęcia i pochwalić się na grupie. Dobra, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Na razie, pa, pa.